Wojna polsko-bolszewicka z 1920 roku była ostatnią wojną dwudziestowiecznej Europy, w której tak wielką rolę odegrała kawaleria i w czasie której rozegrano bitwy kawaleryjskie największe od czasów napoleońskiej epopei. Jedną z największych i na pewno najbardziej malowniczą, jeśli tak można powiedzieć o bitwie, był bój pod Komarowem. Największe kawaleryjskie zmagania odbyły się w nierozstrzygniętej taktycznie bitwie pod Brodami, jaka miała miejsce 3 sierpnia 1920 roku. Dzięki niej jednak wódz naczelny Józef Piłsudski mógł przerzucić na północ znaczne siły i użyć ich w bitwie warszawskiej. Drugą w tej wojnie pod względem liczebności zaangażowanych sił konnicy był sławny całodzienny bój pod Komarowem, w którym 30 sierpnia 1920 roku na szerokich polach pod Zamościem starło się 6 pułków polskich i co najmniej kilkanaście bolszewickich. W sumie ponad 70 szwadronów polskiej i sowieckiej kawalerii. Osiemnastotysięczna wówczas konarmia Siemiona Budionnego miała najlepsze możliwości manewrowe z wszystkich bolszewickich oddziałów zaangażowanych w tej wojnie. Jej ruchliwość pozwalała skutecznie unikać starć z polską piechotą. Przeciwstawić się jej mogła jedynie o wiele mniej liczna polska kawaleria. Bitwa pod Komarowem była ostatnią w dziejach wojen wielką bitwą jazdy. Była wielkim zachodzącym słońcem w dziejach kawalerii, nie tylko polskiej, ale na świecie. Było to ostatnie epickie spotkanie dwóch ogromnych mas jazdy. Generał Aleksander Pagłowski precyzyjnie określił to jako ostatnią w dziejach wojen wielką bitwę kawalerii, w której dwie ogromne masy jazdy poszukiwały rozstrzygnięcia w szykach konnych przy pomocy szabli i lanc. To było to sienkiewiczowskie ostatnie spotkanie, porównywalne do wojen z Tatarami, Turkami, Moskwą i kozakami Chmielnickiego. Na froncie polskim konarmia pojawiła się z zadaniem opanowania Lwowa i przyjścia z pomocą wojskom marszałka Tuchaczewskiego, prącym ku zagładzie, jaka czekała je pod Warszawą. Kiedy zajęcie Lwowa okazało się niemożliwe, podobnie jak zdobycia z marszu Zamościa, Budionny nakazał odwrót. Pojawiła się wtedy możliwość osaczenia i rozbicia cofającego się nieprzyjaciela według planu generała Władysława Sikorskiego, dowodzącego wówczas III Armią. Wymagało to jednak skoordynowania działań wielu sił, które miały oskrzydlić i zatrzymać konarmię przez czołowe uderzenie w rejonie Zamościa i Komarowa. Grupę operacyjną przeznaczoną do tego zadania stanowiły 1. Dywizja Jazdy pułkownika Rumla oraz 13. Dywizja Piechoty generała Hallera. Budionny, cofając się, starał się unikać walki. Kiedy jednak 31 sierpnia drogę zastąpiły mu polskie oddziały, nie mógł już uniknąć starcia. Dysponował wówczas 4 dywizjami i 1 samodzielną brygadą jazdy. Główny ciężar bitwy wzięła na siebie 1. Dywizja Jazdy, licząca około 1500 żołnierzy, dowodzona przez pułkownika Juliusza Rumla. Dysponował on 2 brygadami jazdy. 6. pułkownika Konstantego Pisowskiego oraz 7. pułkownika Henryka Brzezowskiego w składzie 2. pułk szwoleżerów rokitniańskich, 8. pułk ułanów księcia Józefa Poniatowskiego, 9. pułk ułanów małopolskich i 3. dywizjon artylerii konnej. Dywizja wzmacniał wówczas jeszcze batalion szturmowy kapitana Stanisława Maczka przemieszczający się na podwodach. Jednym z jego żołnierzy był 18-letni wówczas ochotnik pochodzący z Bobowej Adam Gajewski. Mój dziadek.
Polscy kawalerzyści byli już wtedy bardzo zmęczeni. Dosiadali wynędzniałych, często niepodkutych koni. Ułanom brakowało wielu elementów wyposażenia. Pułki, które dotarły do Komarowa, były, jak podaje pułkownik Henryk Brzezowski, dowódca 7 Brygady Jazdy, bardzo przetrzebione we wcześniejszych walkach odwrotowych. Kawaleria stawiała tam ustawicznie opór wielokrotnie liczniejszej jeździe bolszewickiej, osłaniając własną piechotę, artylerię i tabory. Najliczniejszy, 8 pułk ułanów księcia Józefa Poniatowskiego, do którego dotarły szczęśliwie szwadrony marszowe, liczył wówczas 360 szabel. Drugi pułk szwoleżerów rokitniańskich niecałe 200, a 9 pułk ułanów małopolskich 350. Wyposażeniem kawalerzysty i generalnie żołnierza polskiego u progu uzyskiwania niepodległości było to wszystko, co się udało zdobyć, zachować po zaborcach. W przypadku siodeł były to siodła głównie austriackie, siodła rosyjskie i siodła pruskie, ale nie tylko. Były na przykład siodła amerykańskie, tak jak to, które tutaj oglądamy. Trafiły do armii polskiej z demobilu amerykańskiego. Po Wielkiej Wojnie Amerykanom się nie opłacało tego ciągnąć z powrotem do Ameryki, a chcieli odzyskać trochę gotówki włożonej w armię i w tą wojnę, więc sprzedawano, a ponieważ Polska była u progu wojny o wszystko, wojny z bolszewikami, więc była naturalnym klientem nie tylko siodeł, ale również koni, o czym mało pamiętamy, że pierwszym polskim koniem, który wywalczył dla nas medal na igrzyskach, pierwszy medal, który zawisł na szyi polskiego kawalerzysty, to był właśnie koń z amerykańskiego demobilu, który przesłużył całą Wielką Wojnę, przepłynął Atlantyk, a później dla Polski wyskakał medal olimpijski pod majorem Adamem Królikiewiczem. Z 30 sierpnia oddziały 7 Brygady Jazdy dotarły do Komarowa, w którym znalazły serdeczną gościnę. Mogły też odpocząć kilka godzin przed czekającą je niechybnie bitwą. Nazajutrz o 7 rano oddziały polskie weszły w kontakt z nieprzyjacielem. Jako pierwszy zaatakował batalion kapitana Maczka, uderzając spod wsi Waręż. Równocześnie w Woli Śniatyckiej na prawe skrzydło grupy operacyjnej uderzyli bolszewicy. Ciężar tego ataku przyjęła 7 Brygada Jazdy pułkownika Brzezowskiego. Jak wspominał pułkownik, już o 5 rano otrzymał on od generała Hallera rozkaz do natarcia, którego celem miało być wtłoczenie konnej armii Budionnego w widły bagien rozciągających się pod Zamościem oraz całkowite jej zniszczenie. Jak napisze później pułkownik Brzezowski, niestety wszystkie okoliczne wzniesienia opanowane już były przez Rosjan. Zadaniem kawalerii było więc zdobycie tych pozycji. Kluczową było wzgórze 255. Dawało ono rozległy widok prawie we wszystkich kierunkach. Jak na dłoni widać było miejscowości Niewilków, Miączyn, Koniuchy oraz szosę prowadzącą na Werbkowice. Zgodnie z rozkazem przełożonego pułkownik Henryk Brzezowski nakazał wyprowadzenie natarcia. Polacy zaatakowali najpierw pieszo tyralierą, a potem uderzyli konno. Tak relacjonował tę chwilę dowódca 7 Brygady. Zasypaliśmy Wolicę Śniatycką tak strasznym ogniem, że nieprzyjaciel nie odważył się nosa wysunąć. Nie odważył się wyskoczyć do szarży, mimo że odległość między nami nie wynosiła 300 kroków. Niedługo trwała ta sytuacja. Nagle wyskoczyli kozacy, lecz nie do szarży, a do odwrotu. Nie wytrzymali morderczego ognia. Bezładnie uciekała ta chmara jeźdźców na północny wschód, ścigana naszym ogniem i znikła z horyzontu. Pierwsza faza bitwy zakończyła się opanowaniem przez Polaków wzgórza 255. Bolszewicy wyprowadzili
kontratak poważnymi siłami, nie zdołali jednak złamać oporu szwoleżerów drugiego pułku, którzy przyjęli walkę konną i szarżując kilkakrotnie, nie dali się zepchnąć z zajmowanej pozycji. Sytuacja była nad wyraz groźna. Cała 6. Brygada była zaangażowana w kierunku niewielków Koniuchy. Na jej bezpośrednie tyły wychodzi cała dywizja bolszewicka, której przeciwstawić możemy 3 liczebnie bardzo słabe, ranną ciężką walką zmęczone pułki. Na północ, południe i wschód od wyżyny, na której walczymy, bagna nie do przebycia. Szanse tej walki stoją 1:10. A jeśli nie zwyciężymy i nie uda nam się odrzucić tej chmary, to stracimy całą naszą artylerię i skończymy w bagnach nas otaczających. Tak charakteryzował skalę zagrożenia pułkownik Brzezowski. Wraz ze stopniowym przejmowaniem inicjatywy przez wroga w polskie szeregi wdzierał się chaos. Pułkownik Rumel pisał: bolszewicy z tego korzystają i prowadzą nowe natarcie z lasków leżących tuż naprzeciwko nas i z kolonii Wolicy Śniatyckiej. Widać również te ich oddziały, które osłaniając się domkami wsi Antonówka i Wolica Śniatycka, bardzo zręcznym manewrem kierują się na skrzydło 8. Pułku Ułanów. Sytuacja zaczyna być nieprzyjemna. Nasze baterie, które wyjechały za dużo naprzód, już są zmuszone do cofnięcia się i zaczynają to wykonywać poszczególnymi działonami. To cofanie się artylerii wznieca jeszcze większy popłoch. Widać, jak zaczyna się przyspieszony i bezładny odwrót poszczególnych jeźdźców i grupek. Jednym słowem, obraz bitwy, gdzie wszystko zależy od psychologicznego momentu przewagi moralnej jednej z walczących stron. Wkrótce szczęśliwie pojawił się 9. Pułk Ułanów Małopolskich, będący już po 20-kilometrowym marszu. Natychmiast do walki ruszyły go taczanki, a za nimi cały pułk prowadzony przez swego dowódcę, majora Stefana Dębińskiego. Dwa szwadrony 9. Pułku Ułanów wbiły się klinem w masę bolszewickiej jazdy. Zmusza to ją do ucieczki przed liczebnie słabszym przeciwnikiem. Nieprzyjaciel rzuca do walki nowe siły następujące od wschodu, od Wolicy Śniatyckiej. Ześrodkowany ogień całej polskiej artylerii i karabinów maszynowych nie pozwala bolszewikom rozwinąć się do zmasowanego ataku. Większość uderzeń rozbija się o huraganowy ogień karabinów maszynowych ze wzgórza 255 oraz dział artylerii polowej 13. Dywizji Piechoty. Ich ostrzał dosięgnął niestety także Ułanów z 9. Pułku, który poniósł ciężkie straty. Widząc to, bolszewicy zaszarżowali, a małopolscy Ułani zaczęli się cofać. W tym momencie galopem na pole bitwy wpadają 1. Pułk Ułanów Krechowieckich i 14. Pułk Ułanów Jazłowieckich. W ciągu kwadransa oczyszczają plac boju z bolszewików. Ich szarża spycha ich ze wzgórz. Po szarży 1. Pułku Ułanów Krechowieckich niebezpieczeństwo udało się zażegnać. Budionny jednak nie rzucił się odwrotu. Przeciwnie, wieczorem siłami 6. Dywizji wyprowadził zaskakujące uderzenie na polskie pozycje. Decydująca dla losów bitwy okazała się szarża 8. Pułku Ułanów, prowadzona przez rotmistrza Kornela Krzyczunowicza. Pułkownik Brzezowski tak zapamiętał tę chwilę. Idzie kłusem, oszczędzając siły koni, nie rozwija pułku przedwcześnie, bo w kłębowisku i kurzawie pod krwawo zachodzące słońce nie może rozpoznać, czy ma przed sobą cofający się 9. Pułk Ułanów, czy też szarżującego nieprzyjaciela. Ale już cofający się zniknęli w odstępach między szwadronami. Już pada jak grom komenda: rozwinięty, galopem, hurra! Jadący w roli szperacza przed prawym skrzydłem pułku, adiutant pułku, podporucznik Aleksander Krzeczunowicz, oddaje szereg strzałów z pistoletu.
Rotmistrz Krzeczunowicz płazem szabli wprowadza swego przemęczonego Doresza w cwał i już cały pułk impetem rusza do szarży i w mgnieniu oka pokrywa odległość kilkudziesięciu zaledwie kroków, dzielącą go jeszcze od wroga. Tej niezwykle silnej szarży nie wytrzymał nieprzyjaciel i natychmiast podał tyły. Bitwa pod Komarowem zaangażowała wielkie siły kawalerii, ale oprócz szalonych szarż trwały tu zaciekłe walki piechoty, a także działania lotnictwa bojowego. Walczyła tu przecież 7. Eskadra Myśliwska imienia Tadeusza Kościuszki, w której obok Polaków służyli amerykańscy ochotnicy. W czasie działań pod Komarowem lotnictwo polskie dysponuje nie trzema eskadrami, a trzema maszynami. Trzy maszyny 7. eskadry prowadzą bój heroiczny, omalże straceńczy. To, co się dzieje na ziemi, rzucanie się na oślep, na siły rosyjskie, to, czego dokonują ułani z 8. pułku ułanów księcia Józefa Poniatowskiego, ma swoje absolutne odzwierciedlenie w tym, co robią ich koledzy, również z Krakowa, noszący numer o oczko niższy z 7. eskadry myśliwskiej, gwieździstej eskadry, tej, która stała się potem symbolem polskiego lotnictwa na długie, długie lata. W opracowaniu swym Isaac Babel w dzienniku 1920 roku napisał: Polacy bronią się w głównej mierze akcjami lotnictwa. Aeroplan staje się groźny, daleki jakby zwolniony terkot karabinów. Maszynowych panika w taborach, latając wciąż lotem koszącym, chowamy się przed nimi. W depeszy z 18 sierpnia Budionny podkreślał, iż zuchwale zniżające samoloty nieprzyjaciel ostrzeliwał nasze oddziały i zarzucał je bombami. Wojska atakowane z powietrza nie mniej niż 3 razy na dzień mają ogromne straty w ludziach i w koniach. W jednej tylko, 6. DK, Dywizji Kawalerii, w dniu 17 sierpnia zabito, zraniono, przeszło 100 ludzi i ponad 100 koni. Jedno z natarć odparto wyłącznie za pomocą płatowców. Bolszewicy stracili w boju około 1500 zabitych. Bilans ofiar u Polaków był znacznie niższy – 300 rannych i zabitych oraz 500 koni. Ogółem od 25 maja do 1 września konarmia straciła prawie 8 tysięcy ludzi i 9,5 tysiąca koni. Po komarowskiej klęsce do Związku Radzieckiego wróciło 3 tysiące mocno już zdemoralizowanych bojców. Wojska polskie miały szansę zadać Budionnemu ostateczną klęskę, ale po bitwie nie udało się całkowicie okrążyć jego armii, na co wskazywał zresztą w swojej późniejszej relacji rotmistrz Kornel Krzyczunowicz. Porażka bolszewików była równoznaczna z utratą przez Budionnego inicjatywy strategicznej. To właśnie pod Komarowem konarmia wykonała ostatni w tej wojnie manewr zaczepny, przechodząc do odwrotu, który zakończył się dopiero po przekroczeniu linii frontu. Testament bitwy pod Komarowem, którym najważniejszym elementem jest budowa pomnika chwały kawalerii i artylerii konnej, podkreślam, kawalerii i artylerii konnej, a nie bitwy pod Komarowem,
jest testamentem kawalerzystów II Rzeczypospolitej, nie tylko tych, którzy brali udział w wojnie 20 roku, ale całej kawalerii polskiej. Ten pomnik miał być podsumowaniem tradycji kawalerii polskiej i całego jego dorobku wojny 20 roku, ale też symbolem jazdy w ogóle. Uznaliśmy, że pomnik powinien zostać przesunięty w miejsce, w którym będzie miał dużo lepsze parametry widokowe, w którym będzie dominantą w terenie i tym właśnie miejscem, które czekało na nas 100 lat, a nie zostało w żaden sposób przetworzone od czasów bitwy, jest najważniejsze miejsce na polu bitwy, czyli wzgórze 255, które było kluczem strategicznym i symbolem, o które to właśnie wzgórze całodzienny bój nazywany bitwą pod Komarowem się toczył. Rezultat boju z 31 sierpnia miał też niebagatelne znaczenie dla morale przeciwnika. Izaak Babel, który przeszedł z konarmią cały bojowy szlak, również nie miał wątpliwości, że klęska poniesiona pod Komarowem to początek końca pierwszej konarmii.